Siemaneczko, siemaneczko. Oto jest śniadanie w stylu amerykańskim w takim hotelu, chyba bezgwiazdkowym, albo dwie gwiazdki. Mamy kawkę. Mamy muffinki, jakiś ogórek znaleziony. Jakby ktoś chciał chemiczne płatki, to proszę bardzo. Te kolory mówią za siebie. Wszystkich Amerykanów. I tam jest jeszcze jakiś chlebek, jakiś bread i muffinki i panele, jakby ktoś chciał. Świetny vinyl na podłogę. No. Może być. W lodówce mamy oczywiście jogurciki, mleko, sok i jakieś... No, generalnie, my jedziemy dalej. Jest godzina 6 rano, a my jeszcze 4 godziny przed nami. Na 10:30 powinniśmy być na miejscu. I zaczynamy nową przygodę. Słyszycie, jak pięknie tutaj ptaszki grają? I w ogóle tu jest ciepełko, ja sobie w samej bluzie tym Arkansas popylam. O, zobaczcie, jaki mam koszulkę. Back to the Future. I DeLorean. Chciałem wam pokazać, że zastanawiałem się, czy nie iść na basen, bo popływać na basenie można. Nieźle, co? Czekajcie, zrobię to może jakoś w focie. Ale pięknie. Czuję się troszkę jak na Florydzie. Tęsknię trochę za Florydą w takich momentach. Nagramy trochę, jak wyruszamy, żeby ludzie zobaczyli, jak się żyje tutaj w Ameryce. Ale aczkolwiek, słuchajcie, tak jak patrzę, obserwuję sobie tutaj te całe Arkansas, to Arkansas pewnie zaraz, bo S się nie wymawia. To ja tu widzę taka bieda edition. Tak jak przejazdem patrzę, takie dużo jest opuszczonych ludzi. Skręć w prawo. Na trasie. Czy przestajesz mi przerywać? Na trasie jest dużo opuszczonych takich tematów. Chcesz pogadać? Że słuchajcie, moja żona ma coś do powiedzenia, tak od wczoraj, ja jej tutaj nie daję dojść do głosu, a cały czas gdzieś mi w tle, za plecami, to, tak jak mówi mi, jak nawigacja, skręć w lewo, skręć w prawo, wolniej, szybciej, nie, i teraz mi cały czas tutaj jeszcze dopowiada. Może poczekajcie. No dobra, my sobie lecimy, a tam chyba jest ten, nie wiem, czy będziecie widzieć, o, widzicie, ten taki plamek tam, o, o, cholera, zasłania to, no nie zobaczycie. Tam pewnie widzieliście przez chwilę. To księżyc, moi drodzy widzowie, to jest księżyc. My jedziemy, mamy 80 mil do Little Rock w Arkansas i tam chyba spożyjemy pożywienie Boże, nasze śniadanko jakieś w jakimś barze, motelu przydrożnym. Pewnie w jakiejś sieciówce, znając życie, bo to nic innego tak to nie ma. Chociaż moja żona chciałaby zjeść w takim typowym amerykańskim diningu. Ja myślę, że tutaj ona coś ma znowu do powiedzenia do was, ja nie wiem. Się buzia dzisiaj nie zamyka. Trzeba naprawdę zaraz dać jej kamerę, niech rządzi, niech robi swój odcinek. Chcielibyście takie coś zobaczyć? Dajcie znać w komentarzach! Idziemy w stronę zachodzącego księżyca. Proszę bardzo. A jakbyście chcieli bardzo, chyba też mogę jeszcze bardzo. Słuchajcie. Bardziej. Nie, w tym trybie mogę tylko na 20 razy. Ale widać plamy na...
na Księżyc, jaki jest naprawdę, jest obfity, ładny. Ja widzę teraz tak normalnie te plamy, a on tutaj gubi ostrość przez szybę. No ale to tak, no jedziemy, jedziemy po nowego kampera, starego, nowego. Dobra, słuchajcie, spójrzcie tutaj po lewej. Ten korek ciągnie się już, nie wiem, ze 2 mile. Jeszcze długo będzie się ciągnął, bo mi tak nawigacja mówiła, że zjedź tędy, bo tam masz 16 minut dłużej, nie? No ja mówię, kurde, no ja tu nie widzę żadnego korka, ale mówię, zaryzykuję, nie? Mówię, ufam ci Google wielki, boś wszechmogący i coś tam. No i mówię, jadę. I ja tu patrzę, a tu faktycznie takie zatwardzenie po lewej, że ło, i się cieszę, i tam machamy im, nie, że spoko, wspieramy, że niezły kibel im tam trafił. Mówię, ten kto jeździ z nawigacją, to widzę za mną kilka samochodów, nie, no. Albo przypadek, albo coś, ale kocioł jest naprawdę. Jest, jest. Jacksonville Next 4 zjazdy, 45 ograniczenie speed and limit. No i tak, to chciałem wam pokazać, że czasami warto się posłuchać Google'a. Już teraz jest tak dopracowany, że to naprawdę nie, nieźle to online robi robotę, bo o Jezu, no naprawdę tu jest, to się ciągnie. Kiedy to się rozładuje? To 15 minut to no way. Żeby to się udało w 15 minut, to jest pół godziny stania jak nic. Chcieliście trochę widoczków z trasy, no to proszę bardzo. Tam niektórzy chcieli tylko. Dobra, nie będę tego przeciągał, bo to... Jesteśmy przy jakiejś Little Rock Air Force Base i tam jest taki samolot. Prawie jak nasz Tupolew, nie? Yellow busy. To flagi to mają tutaj rozmiar, co? Zawsze przy tych camping worldach z daleka widać flagi, tak majestatycznie. Dobra, siema, siemanko, witajcie. Jest już ranek, jak widzicie. Dojeżdżamy do Luizjany, do miejsca docelowego. Zobaczcie, ile to jest pięknych takich drzewek. Te kwiaty, te pąki i tak dalej. Jak to wszystko jest mega cieplutko. Chodzimy sobie w koszulkach. Aż się nie chce wracać z powrotem tam do tej piździawicy, do Illinois, do Chicago. No piękny dzień, piękna wiosna, mój ulubiony czas, kiedy właśnie to wszystko rodzi się do życia i tak dalej. Masakra, jak tu jest. Tak, byliśmy teraz na stacji znowu tam odsapnąć trochę, jeszcze mamy godzinkę do celu. Jest niesamowicie. Ja się, kurde, naprawdę nie chcę wracać. My, można pomyśleć, że wiesz, ty cały czas jesteśmy w jednym kraju, ale machnęliśmy ponad 13 godzin jazdy. Jesteśmy w ogóle na drugim krańcu Stanów Zjednoczonych, bo tam od góry, gdzie byliśmy na górze mapy, już mamy praktycznie Kanadę tylko, a teraz lecimy, już jest Zatoka Meksykańska i Meksyk na dole. Jak to kraj jest zróżnicowany, co? No dobra. Zostańcie, za chwilę zobaczycie już nowy, stary nabytek, dla nas nowy. Mam nadzieję, że wszystko tam się ułoży, zaczyna być znowu ścisk w żołądku, czy on odpali, czy on w ogóle ruszy sam, czy to nie będzie skórka za wyprawkę i tylko trzeba będzie wracać za chwilę z niczym, bo na przykład nie będzie zdatny do jazdy i tak dalej, że transport jego będzie droższy niż w ogóle nieopłacalny. Jest takie mrowienie w żołądku. Tak
Musiał podstawić muzykę w wodzie, czy się... Taki plan jest, że podstawię muzykę. Taki plan jest, że postawię. Pani się śmiała, że będziesz go odpalał taki na parę? Nie. Ja jej pogratulowałem, że ma świetną zabawkę. Mówi, że tu gdzieś, wzdłuż płotu i tam mam szukać. Tam to chyba można przejść. Tak. Nie ma jest na coś, bo... Gdzieś tam on stoi, wzdłuż płotu. Takie one wszystkie rozbite, prawda? Takie. No nie wszystkie. Wszystkie. Jedno, drugie. No, jedne są mocno, drugie lżej, nie? I tak wszystkie się sprzedadzą. Jak nie na części, to wiesz. Czy to polskie jako niemieckie? Nie, to tutaj raczej, wiesz, trzymajcie lokalnie, aczkolwiek. Ale ma inny przód jakby. Chociaż na zdjęciach to można się zdziwić. O Boże. Tam ten się chyba pali T-Rex. Nie, to nie ten. To nie ten, bo ma jakiś żółty. No, a ten był ładny. A jak on się nazywa? A ten to ładny. Gulfstream. Nie, to nie ten. O, Airstream. Dużo tu mają takich. Poznasz, który to? No, oby. Jak nie, to pojedziemy po drugiej stronie, tam jeszcze też stoją. No, gdzieś tu jest. Zdarza, nie na jeździe. Widzę. Zostawilibyśmy go, byśmy go nie dobrali. No to tam ten żółty był. O, ten, tu się schował. Ten? San Voyage? San Voyage. No jest taki wypowiały. Jakie macie skóry? Co mówisz? Jakby luksusowo. Skórzane. Co skórzane? Fotele. No tak, no w każdym. No dobra. No wchodzę. Jak ktoś tu dywanów tak padał? On. Ma ten. Dziwny zapach jest. O, przez dach. Mamy... przeciek z dachu. Przecieki na dachu. Znaczy wali z tęchlizną, nie? No wali, no bo przez przecieki niestety, kurwa, dach do roboty. Nie jest tak różowo. No trzeba dach. No i tutaj też. No to widać, nie? Cały dach. Dlatego ktoś go oddał. Ciekawe co jeszcze. Ściany twarde. O, jest ta twoja wymarzona pralka. No tak, do remontu. I jest zmywarka. Dobra, kluczyki.
Dzisiaj mamy też trochę więcej czasu. A dzisiaj to nie wchodzimy do szafy. Ostatnio, o Boże, ty, tu nie ma podłogi. No nie ma podłogi. Zgnita podłoga jest. Nie udało się. Nie udało się. Kurwa, się boję chodzić. Ja jestem trochę taka cięższawa tu. Tutaj też jest podłoga do remontu. No powiem tak. No tamten wyglądał 100 razy lepiej, nie? Tamten się 100 udało. Razy lepiej. No ale był też 2000 droższy. No tu się będzie ciężko spało. Kurwa. To trzeszczy tylko. Przepraszam za język, ale bałam się, że wpadnę do dziury. Ja tego nie nagrywałam wcale. Tak. To już nie nagrywaj. Albo nagrywaj. No. Takie życie. Porażka. Nie ma sukcesu. To co? Uważasz, że to porażka, nie sukces? Tak. Tak, no sukcesem byłoby kupić zajebisty kamper za 2000 dolarów, za 3. Za 3000 dolarów, dojechać z nim do domu, sprzedać go za 20, nie? A tu trzeba co? Sufit, podłogę, dach? Grunt, żeby ruszył. I już to raz nagrywałam, ale okazało się, że nie wcisnęłam przycisku nagraj. Tak, dobrze, i... jest sufit i... Nasze sufit jest do uszczelnienia, no tam się gdzieś leje pewnie przy klimatyzacjach. Wejdę na dach, zaraz zobaczysz się. Sprawdźmy też, czy mamy zapas. Tak, tak na wszelki wypadek. Bo jest... dzisiaj jest 27 albo 8 stopni. Jak wyjeżdżaliśmy z Illinois, było stopni 1. I tak to wygląda. Nie wiem, trzeba sprawdzić tę maskę, może tam się znowu jakiś kabelek od tego był, czy coś. Nie nagrywaj teraz, no to ty nagrywasz. Ja mam tylko nadzieję, że on ruszy i nie będzie sprawiał problemów na drodze. A to, że tam podłoga mu chrupie, to... Chuj. No i ten zapach, no, jest taki... Kupimy coś zaraz, wiesz. Telekamerka ci się zapaliła. O? Coś? Nie wiem, czy paliłeś w ogóle. Wskaźnik od paliwa nie działa. Odpalić. Co to jest, kurwa, za ustroj słowa? Bo to spadnie pewnie. Co spadnie? To dlatego tu jest takie podstawione. Ładnie pracuje. Wychodzi na to, że mechanicznie jest sprawny. Spoko. Może lampy sprawdźmy. Klimę. Lampy powinny być teraz włączone. To ja pójdę sprawdzę, a ty trzymaj kamerę. No to wyłączę ją. Słuchajcie, spacerujemy sobie tutaj w poszukiwaniu wału. Wału do mojego, kurde, kupionego kampera. I wiecie, że w tych wszystkich ciężarówkach, tutaj w przyczepach to wiadomo, nie? Ale w tym został skradziony wał, ktoś go odkręcił, wyjął. Ja mówię, skrzynia biegów nie działa. Cholera, mówię, kurna, czego zostawić i tak dalej. Nie to, że skrzynia biegów nie działa, bo ona działa. Tylko... końcówka wału. Ostatni fragment wału, który wchodzi do mostu, został od kogoś odkręcony. Przeszedłem się po tych kamperach rozejrzeć, który tam jeszcze ma.
Nic, wszystkie odkręcone. Czajcie taką akcję? Złodziei wał? Ale katalizatory są, ty. Katalizatory są, dwa. Może oni chcieli katalizatory kłaść, kraść i im się pomyliło, zaczęli wały odkręcać. Cztery śruby potrzebujemy odkręcić tylko i już. Bo w przyczepach nie ma, no musi być silnik. Oh fuck. A ciekawe, czy w tym ciężarówku jest. Jak tu jest wał robiony. Patrzcie, kurwa, nawet tutaj. Nie ma. Nie ma, cyk. Nie ma wałów tu. Co się dzieje? Czemu nie ma wałów? I on działa. Ja sobie nie pojadę do domu. Jedziemy na mynie. Jest on duży, jest fajny. Ja sobie go zrobię na projekt. Albo sprzedamy go na sztukę, tak jak jest. Niech sobie ktoś inny zrobi projekt, żeby tylko jakaś kasa wróciła. Ale trzeba nim ruszyć. Szukam wału. Siemaneczko, jest poniedziałek, godzina 18. Powinniśmy już tak naprawdę być w kamperze. W połowie drogi do domu. W połowie, no nie w połowie ustaliliśmy, że nie wracamy dzisiaj. Sobie siedzimy gdzieś w ciepełku tutaj, bo tu jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Tego się nie spodziewałem. Wiedziałem, że będzie cieplej, ale nie, że aż tak. Zaczęliśmy nawet już narzekać na te gorące. Szybko, dosyć przyszło. Ale do rzeczy, do brzegu. Słuchajcie, no, kamper okazał się totalną ruiną. Zostaliśmy trochę wydymani. Ja zostałem trochę wydymany. Każdy kupujący. Kompart wystawił to aukcję jako minor scratch. Czyli tam drobne zarysowania i uszkodzenia zewnętrzne. A tak naprawdę powinien napisać zalany, nie? Ponieważ podłoga była cała zgnita, jak się wchodziło, to od razu, zresztą widać na dywanie, dywan wygięty, włók, zapadnięta ta wykładzina, olbrzymie zacieki w każdym dosłownym miejscu, nie wiem, 30 punktów na suficie, wszystkie zalane. To jeszcze byśmy jakoś pewnie dźwignęli. Nawet sobie pocieszałem się, no wiecie, wydałem 3000, nie? Już poszło. Jest to kwota, której szkoda na pewno. Nie jest to jakoś bardzo dużo na kampera. Myślałem, że to będzie fajny strzał, tak jak poprzednim razem. Natomiast nic z tego, no tym razem jest lipa. Mówię to wam, bo trochę się jakby lepiej się czuję, jak się z wami żalę, jak się wam żalę. Ja bym go pewnie zabrał. Silnik odpalił, skrzynia biegów, czuję, że coś tam chce, ale nie przerzuca, nie? No i cholera, jeszcze pewnie skrzynia jest ten, a oni tak mnie oszukali na tym. Ale chodzę, szukam, kurna, już wiecie, no byliśmy tam w samo południe, słońce niesamowite. Mało tego, Volkswagen, nasz minivan, zaczął tam sobie gasnąć, znowu ma ta cewka gdzieś przebicie łapie i na wolnych obrotach potrafi sobie zgasnąć, co tam nieokreślony czas jakby, ale to jakiś czas sobie zgaśnie. Odpala bez problemu, jedziemy do hotelu czwartego, to też piękna historia. No i mówię, już taki załamany, mówię, cholera, no zobaczę, co tam się dzieje z tą skrzynią. No ja tam ją patrzę, oczywiście sprawdziłem, czy olej jest w szyni, olej czyściutki, czy olej w silniku jest oczywiście, wszystko cacy. Ja patrzę do tyłu, tak wiesz, a tam nie ma końcówki wału. Wał, który jakby jest trzysekcyjny wał. Pierwsza sekcja od strony skrzyni biegów. Później jest centralna sekcja i trzecia sekcja jest, czy jej nie ma, która daje napęd bezpośrednio na tylny most, który napędza jakby cały kamper, nie? To brakuje tego wału, nie wiem jak to się odmienia. I mówię, dobra, to podejdę do innego kampera, najwyżej odkręcę, to cztery śruby, żeby wymienić wał.
Ja patrzę, jeden, drugi, trzeci, kamper, jakiś tir, ciężarówka, coś innego, wszystko bez wałów, nie? Myślałem, że to jakoś pokradzione przez pracowników, a ten kamper ma katalizatory. Myślałem, że to pokradzione gdzieś przez pracowników albo coś, ale nie. Gdzieś tam pojechałem do jednego sklepu, do jakiegoś złomowiska, do gościa, który wykonuje to wszystko w tym Shreveport w Luizjanie. Ja w końcu trafiłem do takiego miejsca, gdzie gościu naprawdę wie co ten i mówi, że a pewnie wiesz, jak go tołowali, holowali, to rozpinają wały, żeby nie pierdzielić się, wiesz, jak jest akumulator padnięty. Nie wiem, no dla mnie to podłączyć te akumulatory, dać go na luz i niech tam się targa. Niech skrzyniobiegów na pusto mieli. Nic by się nie stało, nie takie rzeczy już tak się targało, ale oni dokręcają te wały. Mówi, że chyba przy tym, a sam nie jest pewien. No to nieźle. No w każdym razie wróciliśmy do kopartu, powiedzieliśmy, że czujemy się bedemani, no i nie na to się godziliśmy, że co innego był opis, jest niezgodny z produktem. Zdjęcia jakby są bardzo tendencyjne, wszystkie jakby te miejsca są ukryte, tak? Są tak zdjęcia robione, tak kadrowane zdjęcia, żeby nie było widać zniszczeń wody i tak dalej, celowe zagranie. I tyle. Powiedzieli, a że byliśmy już przed piątą, o której zamykają koparta. Gość odpowiedzialny, cały tam menadżer, po co wychodził akurat, wyszedł, minęliśmy się w drzwiach, powiedzmy. I tam ktoś tam próbował gdzieś dzwonić, coś, to powiedzieli, że marne szanse, ale że on gdzieś tam zadzwoni, no finalnie wrócił, nigdzie się nie dodzwonił, powiedział, że a przyjdźcie, zadzwońcie sobie tu i tu, znalazł jakiś numer i sami to sobie tam załatwiajcie. Ja mówię, ja tu jestem, więc i tak nie będę, jestem zbyt zmęczony, żeby wracać do Illinois, więc bierzemy tu hotel jeszcze na jedną noc. Ja tu wrócę do was rano i chcę to rano załatwić jakoś. Nie byłem, nie miałem jakiejś postawy takiej kłócącej, roszczeniowej, jakby po prostu prosiłem, żeby to jakoś załatwić po ludzku. I tak, i nie, no, bo reguły są takie, że pojazdy są sprzedawane w takim stanie, w jakim są, tak? Ale po to są te opisy, w jakiś sposób tam robione, żeby było mniej więcej wiadomo, co się chce, tak? Stąd są te opisy float, dymacz, że to jest, nie wiem, mechanical i tak dalej, to, że znaczy, jak cię nakierowuje. Przecież jest zaznaczone, że jest niedojazdy, nie? Nie, nie było zaznaczone, że jest niedojazdy. Nie było zaznaczone, że jest dojazdy. Ale nie było, że nie jest dojazdy. Edyta, no nie zmieniaj. To są jakby różne, wiesz, pojęcia. Jakby nieważne, nie chodzi o to. Chodzi o to, że jest kibel i próbuje go rozwiązać, żeby odzyskać jakąś kasę, a nie to w najgorszym wypadku po prostu strata 3000 dolarów. Wracam z podkulonym ogonem, tak, i to wszystko nie zawsze się wygrywa, ale trzeba jakby próbować, tak, bo inaczej to bym siedział dalej pewnie w Polsce i gówno bym osiągnął, jakbym nie ryzykował, więc taka to historia, która finał będzie miała pewnie w dniu jutrzejszym. I tyle, dam znać oczywiście, co tam, jak tam, a teraz jedziemy do czwartego hotelu, bo wzięliśmy sobie kota. A hotele nie lubią kotów. A hotele nie lubią kotów. Hotele niby są pets friendly, ale tak naprawdę to tylko z nazwy. Te warunki hotelowe tutaj to jest kibel na maksa. Jedziemy do trzeciego, zrobiłem rezerwację w trzecim. Najdalej 12 mil od miejsca, gdzie byłem ostatnio. Tam zatoczyłem kilka kółek. Kurde, taka gówniana Luizjana. Nie wiem, jaka jest, ale tutaj ta okolica jest jakaś taka słaba. Dużo ciemnoskórych ludzi.
I tak, no nie fajnie jest. Nie czuję się tu bezpiecznie. Nie czuję się jakoś zagrożony, ale taki kiblowato tu jest to, co ja tu będę gadał. I tyle, no. Trzymajcie się. Thank you.